Prosto z Bogucic, nie będę uczyć, ale coś pokażę. Cześć, witajcie. Tomek Szlachta, Znofix. Mam dzisiaj dla Was taki krótki filmik na temat tego, jak wyznaczam skosy na poddaszach i dlaczego tak akurat, a nie inaczej. Od czego bym zaczął? Pierwsza rzecz to taka, że zawsze należy rozmierzać od wnętrza budynku, jeżeli chodzi o geometrię skosu. Z bardzo prostej przyczyny, zawsze więźba jest ugięta w miejscu, gdzie jest najdalej do podparcia, a ściany zewnętrzne budynku zawsze takim podparciem będą. Tutaj mamy podparcie w postaci słupów, które podpierają płatwie. Natomiast no, ugięcie i tak jest, akurat ta ściana działowa wypada mniej więcej w połowie tej długości do między podparciami, więc będzie tutaj największe ugięcie. Można to zweryfikować w najprostszy sposób. Teraz mamy 17,2 z tej strony, a 19 cm, niespełna 19 cm z tej strony. 19, a 17, więc tu jest prawie 2 cm mniej. To właśnie wynika z tego ugięcia. W związku z czym, jeżeli zaczniemy kreślić geometrię od tej strony, to mamy pewność, że mamy tą właściwą grubość poszycia tej izolacji. Co dalej? Zaczynam od wyznaczenia sobie powierzchni sufitu w ustalonej odległości właśnie dla izolacji. Taka drobna uwaga, zawsze stawiacie urządzenie pomiarowe na środku pomieszczenia, jeżeli jest to lasy płaszczyznowe szczególnie. Z uwagi na to, że no, każde urządzenie pomiarowe ma tak zwany błąd pomiaru, który się zwiększa wraz z wzrostem odległości od niego. Owszem, takie pomieszczenie nie jest jakoś wybitnie duże i te błędy nie będą jakieś kolosalne, ale to jest taki dobry zalążek do tego, żeby mieć w sobie jednak tą właściwą metodę używania tych narzędzi, więc warto na to zwrócić uwagę. Zacznę od tego, żeby sobie przenieść te linie z jednej i z drugiej strony. Usłyszę się panówką, żeby ta kreska była dłuższa. Tyle. Zrobię to od razu z drugiej strony, bo jak będę przestawiać laser, ja z niego korzystać, no to po co mam potem wracać do tego samego. Robię to w jakiejś tam odległości, nie robię tego tutaj, bo przyjdzie powierzchnia, to przetnie mi ją w tym miejscu, a nie tam. Kolejną rzeczą, którą należy zrobić, jest przenieść płaszczyznę tego, co już jest, na tą ścianę właśnie, na której kreślimy. Ja robię to przy pomocy takiej łaty. Musi się oprzeć na przynajmniej dwóch kropkach. To się opiera na trzech. Jak się huśta, to zawsze dociskam do tych, które są przy ścianie i w ten sposób przenoszę wymiar. Moja łata ma wysokość 9 cm. Izolacja będzie miała 15, więc na taką odległość chcę zrobić znak. Staram się to zrobić w miarę nie tak, chociaż to nie będzie miało większego znaczenia, bo i tak przenoszę ten znak do narożnika. Ale no, oczywiście, żeby to miało ręce i nogi. Moje 9. Tu. Jest moje drugie 9. Dziewięć a 15 potrzebuje jeszcze 6 cm, więc układam. Te znaczki to jest moja płaszczyzna, która jest generalnie wynikiem przebiegu kropki. No i co? No teraz muszę to przerysować. Piotr, jak podejdziesz? Ja to robię szlak sznurem, niestety łata jest trochę za długa na ten skos, więc nie będzie z niej pożytku. Ok, jak widzicie, pociągnąłem sobie ten znak jak najbliżej ściany kolankowej, no bo do tego zmierzamy, żeby wiedzieć, gdzie ten skos wypadnie.
Skoro skończyłem już z tym laserem w poziomie, ja sobie przy okazji przeniosę te znaki już w narożniki pomieszczeń. Potem tylko obszczelam. Mam cały poziom sufitu wyznaczony. Okay. I teraz mogę to już zdemontować. Laser będzie mi jeszcze potrzebny do tego, żeby znaleźć poziom przecięcia się skosu ze ścianą kolankową. I tak też czynię. Nie powieszę go na tyczce, bo akurat w tym miejscu wypada mi uchwyt i już się nie daje wykorzystać niestety. Dobra, sobie już ściągnę. Nie będzie potrzebne. A więc tak, spotkałem się z laserem w miejscu przecięcia ze ścianą kolankową. Wyznacza mi to poziom, który sobie przenoszę w pobliżu tego znaku. Albo w zasadzie mogę od razu wziąć i przenieść ten z góry na dół. Tak więc miejsce przecięcia się skosu z płaszczyzną. Właśnie nalewiał na mnie teraz smyra po nozdrzach. Taka sytuacja zastana, to nie jest wynikiem naszej pracy. Gdybyśmy zaczęli od wieszaków, a potem przeszli do wełny. Tak więc już wiem, gdzie się to przetnie. To jest mój punkt przecięcia. Po co to wyznaczam? Po to, żeby teraz zdjąć ten wymiar. 127 równe, a ten wymiar gwarantuje, że jeżeli sobie w odniesieniu do tego punktu poziomu tego samego 27 równe. I po przeniesieniu z kolei tego wymiaru w pionie chodź jeszcze na moment, Piotrek. Tyle. Już wiecie dlaczego. Generalnie geometria przeniesiona z jednej strony na drugą przy pomocy prostych czynności i narzędzi. Nic prostszego, tak? Oczywiście w tym miejscu ten odstęp od tej połaci dachu będzie troszeczkę inny, ale nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby pomieszczenie miało zachowaną symetrię po wykonaniu zabudowy, więc to jest dla nas bardzo ważne. Tyle. Nic dodać, nic ująć. Miłego dnia.